Wrzesień. Miesiąc złotej jesieni. Kończy się lato, nadchodzi ciężki czas. Główną pracą w ogrodzie jest zbiór i przygotowanie roślin na zimę. Na drzewach, z których owoce zostały już zebrane, można wykonać przecinanie sanitarne. Wszystkie wysuszone i chore gałęzie wycinamy. Są doskonale widoczne na tle nieopadłych liści. Usuwamy również uszkodzone przez szkodniki, zgrubiałe, i stare gałęzie. Wszystkie cięcia pokrywamy maścią ogrodniczą. Skazane jest, aby nie podlewać drzew przez miesiąc, aby zapobiec nowej fali ich wzrostu. W młodych i uprawianych ogrodach pod koniec miesiąca stosuje się nawozy mineralne i przekopuje ziemię. Najlepszy czas na wykonanie tej pracy to moment, w którym liście zaczną żółknąć. Głębokość kopania pod jabłonią i gruszą wynosi 10 do 20 cm, a między rzędami 15 cm. Jeśli planujemy jesienne sadzenie sadzonek, to dwa lub trzy tygodnie przed tym terminem musimy wykopać dołki i napełnić je nawozami. Przygotowujemy paliki, które wzmocnią te młode rośliny, materiały do mulczowania czy wodę do nawadniania. Pod koniec żniw letnie pasy lepowe są usuwane i palone. Na drzewa owocowe powinniśmy założyć nowe opaski lepowe, które znacznie ograniczą liczebność larw schodzących na zimowanie oraz samic składających jaja. Dzięki temu w przyszłym roku nie będzie ich tak dużo. Opaskę lepową musimy okręcić wokół pnia, a także wokół większych konarów drzew. Jeśli drzewo rośnie przy drewnianym paliku ze szparami, to lep powinniśmy założyć również na niego. Szkodniki, gdy schodzą z korony drzewa niżej, by ukryć się pod korą na zimę lub w celu przepoczwarzenia, natrafiają na taśmę klejącą i się do niej przyklejają. Dobrej jakości opaska ma klej tak mocny, że szkodniki nie mogą się odkleić i giną. Co pewien okres czasu opaski lepowe trzeba przeglądać i w razie potrzeby wymieniać. Zdrowe resztki roślin, liście, owoce, przenieśmy do kompostownika, jedynie te chore z nasionami powinniśmy wyrzucić do odpadów. W pierwszej połowie września można wysiać nasiona warzyw o krótkim terminie wegetacyjnym, jak na przykład rzodkiewki, kapusty pekińskiej czy rukoli. Niektóre odmiany cebuli można też wysiewać przed zimą, ale robi się to zazwyczaj w sierpniu lub wrześniu. Później możemy sięgnąć jeszcze po małe cebulki nazywane dymką i oczywiście po ząbki czosnku zimnego, ale o tym opowiem Wam w najbliższym czasie.